To witam Was z bliżej nieokreślonej lokalizacji spod wiaduktu na drodze 933 bodajże w kierunku Chrzanów Jaworzno. Machina teleportacyjna stoi. Troszkę ciulowato może lokalizacja, ale tam jest już zawalone dość fest. Miałem parkować Kaindzy, ale fest słońce. Fest Klara i nie chciało ich tam za bardzo, a tutaj mamy jeszcze dodatkowo osłonę przeciw krupami. Może nie jest to zbyt takie bezpieczne miejsce, sądząc po ilości tego graffiti, no to jednak zostawię tu auto. Mam nadzieję, że zostanie tutaj w całości, żaden go nie ukradnie, ani też nie zdewastuje. Dobra, pojedziemy. Prawie 70 km przed nami, więc może będzie fajnie. Ale nie ma za bardzo jak wjechać na tę trasę. Szlak. A jest. Niedziela, Boże, co ja chciał powiedzieć. Wtorek, 15 sierpnia 2023. Z tą niedzielą to już tak z przyzwyczajenia godą. Dzisiaj, jak kto kojarzy, dzień wolny, święto rzymskokatolickie, Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Po naszemu Matki Bożej Zielnej. A i też święto polskiego wojska, chociaż i o tego nie obchodzę. Piękne tereny i mam nadzieję, że auto będzie tam, kiedy jest. Miałem zaczynać w innym miejscu, ale tejże dojrzał fajną miejscówa, więc nie mogłem się oprzeć. Tak, no to jest w Chrzanowie. Tutaj miałem zaczynać, jak widzicie. Sklepy są nieczynne. Parking też. A więc jadymy. Aj, jadymy teraz w lewo. Nie przyjechałem tą drugą. Przyjechałem tą drugą. Na sam początek kursu trasy, nie? Bo tu przy tym Orlenie miałem zaczynać. No ale nie spodobał mi się ten parking, tam zazwyczaił inny. Mam nadzieję, że nic autu się nie stanie. Nie obawiam się o pogodę, ale obawiam się o idiotów. Dobra, no to cisnymy. No i się tak złożyło, że się troszeczkę wrócił. Nadłożyłem drugi, ale ustawiłem nawigację na początek
kursu i wielu nauczyć. Tak też myślałeś o tym. Pojadę. Dobrze. A mogłeś tu od razu jechać. Zapowiada się fajne miejsce. Jest 9:30, trochę późno, ale jest okej. Dzisiaj ma być hit, dość fest. Więc kuli tego zrezygnowałem z planowanej na dzisiaj rajzy Oświęcim Kraków. Tam na tej trasie nie ma niestety cienia. Nie jest to zbyt dobry wybór na takie upalne dni, jaki ma być dzisiaj. 35 ma być na gradach. No więc trochę słabo i wybrałem właśnie taki teren. Trasa wyznaczona przez aplikację mapy CZ. Wciepano do Garmina. A więc jest ok. Też jakiś drogi. Ale tu chyba auta jest. Też jakiś parking asfaltuje. Popatrz. Nieźle. No takie trasy to ja lubię. No i oczywiście będziemy też zbierać kesze, jak będą na trasie. A będą. To wjechaliśmy na czerwony szlak, pętla wokół Lidiąża. Słuchajcie, dwa dni temu weź tu był. Zaraz o już są te stawy. Tam ze kesze znalazł. Jest szansa na dwa kesze, których nie znalazły. Które wiem, Państwu. Tak. To ja że ten teren w końcu dwa dni temu za tu był. W zasadzie skoro oni wjechali autami, no to tutaj też można by tutaj zaparkować kurczę i wybiegły. No tak, przywiadę. Się pewnie nie wolno, tam może być głęboko, tak tu gruba jest w okolicy Lidiążu, nazywa się Janina, to może być słabo. Tutaj rzek już chyba nie był. No nie byłem, bo pod nami nic innego jak autobana Katowice Kraków. A4. Dobrze, nieźle. No jeszcze ją przejademy przecież. Wiecie, wjechałem do miejscowości Byczyna. Taki dziwny klimat, taki chałupy stare, drewniane jak na wschodzie. Przy okazji pozdrawiam też takiego pana, co chodzi po granicach.
od nich z terenów Rzeczpospolitej, głównie jeśli chodzi o granicę polsko-białorusko, polsko-ukraińsko i polsko-rosyjsko. Mr. Border Khan ostatnio pojawił się na turystyku w Jaworzynce. Ja tam jeszcze w tym roku nie byłem, ale bardzo serdecznie pozdrawiam tego pana. Fajne filmy kręci. No, o tej granicy polsko-białoruskiej najczęściej. Wiemy, że w ostatnim czasie się tam dużo dzieje nieprzyjemnych rzeczy. Także bardzo serdecznie pozdrawiam Mr. Border Fan. Super filmy i cieszę się, że odwiedził nasz region. Turystyk jaworzyński. Ja tam jeszcze w tym roku nie był, w tym sezonie. Mam nadzieję, że za Witum jest taki plan. Także naprawdę pozdrawiam bardzo serdecznie, tak po naszemu, po śląsku. Ale zawsze się cieszę, jak ludzie z drugiego krańca Polski przyjeżdżają do nas i nagrywają filmy. Jeszcze raz pozdrawiam Mr. Border Fan i oglądajcie kanał, bo naprawdę fajne filmy. My tutaj jadymy, nie wiadomo kaj, ale się dowiemy. No słuchajcie, tutaj w tej Byczynie spotkałeś coś takiego, czyli taki miejski rower elektryczny już. Ciekawa sprawa. Rower elektryczny, miasto Jaworzno. Pobierz aplikację Freebike. Masz pytanie, aha, aplikacja Freebike, jak to działa? Wybierz na roweru, aha, aplikacja, aby rozpocząć wypożyczenie. Zwróć rower, aha, czyli to jest wypożyczalnia, ale ciekawe, czy bez aplikacji też można, chyba raczej nie. Autoryzowany ruch powoduje uruchomienie alarmu. Dobra, to nie będziemy tutaj majstrować. I tutaj mamy właśnie taką mapkę. Czyli bez aplikacji raczej... Aha, można też. No i znalazłeś już pierwszego kesza w Byczynie. Także jest fajnie. Jak się dowiedział, że Byczyna jest Tajlum Jaworzna. Jaworzno, no to sami widzicie, jedna z największych elektrowni w Polsce, którą mi do mnie też widać. Martwo nowe zombie jechało. No i co za dziwne. Widzicie, martwo nowe zombie źle na mnie podziałało. Widzicie, co tu jest. Świat tu je rozumie. Ale ciężka rowerowa. Powiem wam tak, jestem na terenie Jaworzna, ale to co widzę przed sobą, miażdży. Miażdży to jest coś niesamowitego. Widok oprócz tej elektrowni po prawej stronie, no to jest na Śląsk. Tam jakoś gruba, nie wiem co to za gruba jest, ale widać na prost maszt Mysłowice Kosztowy.
na zachód pomyśl. Niesamowita sprawa. A skoro widać ten teren, nie wiem, czy tam w oddali nie widać elektrowni Łaziska. Ale możliwe, że ja. A my tutaj mamy Kesza w okolicy. No i chciałem iść do Kesza, ale jak widzicie, jest tutaj pewnego rodzaju roślinka i to cała kolonia ich. Kesza widziałem, no ale dojść do niego bych się już za bardzo nie odważył. Barszczosowskiego, słuchajcie. I to cała plantacja tutaj tego dziadostwa. A to niestety groziłoby bardzo poważnymi konsekwencjami do mnie. No niestety, roślinka wygrała. Zjeżdżą te skępy koło Jaworzna. Widać, że tutaj już wapienie są. A nie tylko, czy mnie tu nie zauważą i nie obszanią, żeby jechać przez prywatne tereny. Wyjeżdżać? Nie, już na pewno się nie odważę wjechać. Nie. Nie ma takiej opcji nawet. Ale teren jest spoko. I taki go mamy. Jakiś krzyż. To dwie. Zabawione. Kapliczka Gwietrzfałska. Jaworznie na równej górce. No proszę. Taki oto. Widać, że odnowione. Fajnie. Powstańcy idący do powstania. Już w 1794 roku zbierali się tu powstańcy idący do powstania kościuszkowskiego. Tu odbyło się zaprzysiężenie oddziału powstańczego. Aha. Czyli związane z insurekcją kościuszkowską. No, kawał historii. No, powiem wam. Widoczki całkiem spoko, poza tym sztromem, to jest tu naprawdę nieźle. Tam chyba widać huta Katowice. Tak mi się zdało, ale nie marzę pewnie. I to, co tu jest dobre, to właśnie wydzielenie tego ruchu aut od rowerzystów i pieszych. To jest trakt pieszo-rowerowy, ale jest jak najbardziej fajnie zrobiony. Jedynie ten krajobraz, który ty masz, ty ze strumem. Kurde,
zawsze, no ale w sytuacji, kiedy jest tutaj elektrownia Jaworzno, no to ma się co dziwić. Tak, no to jeżdżę w rejonie stacji kolejowej Jaworzno-Szczakowa, jednej z największych takich towarowych stacji w Polsce. Jaworzno-Szczakowa, ta droga idzie w kierunku pewnego miasta na S. Nie będę go dać jakiego. Szczakowa Lokomotywownia, PKP. PKP PLK SA, sekcja eksploatacji w Jaworzni Szczakowej. Normalnie szok. Coś do mojej siostry. Czy Jaworzno Szczakowa tu jest chyba też nawet? Cześć. Się udało go zdobyć, to by było super. Czyżby ja już wjechał na tereny PKP, zakazu nie było. Można jechać. Ja jestem na terenach PKP. A jeśli z kursu, ale to nic. Takie większe czarnolesie. Dużo większe. PKP Cargo. O, tu jakoś się szukajmy tekst. Ej, BHP sprawą wszystkich. Normalnie PRL-em zapachniało. Dalej to jest Jaworzno-Szczakowa. Oczywiście na Glajzyni na to włazić nie wolno. No i też wcale mi na tym nie zależy. Nie zależy tylko na keszu. Tutaj właśnie jest przy Bahnhofie. Znaczy od dojazdu do Bahnhofu może być kłopot. Ale za to rozważyć na to zarośnie. Jak jest budynek, a jak jest budynek, to idzie do druga. Ale niestety jest coraz więcej piosenek. No bez jaj.
gitara. Ja wozi nas takowa. Ano. Nic innego Jaworzno, Krakowa, stary Banchów. No jeszcze tutaj nie wygląda tak źle. Jest kamera. Białą Przemszę, a więc dobrą granicę austriacko-rosyjską. Austria, Rosja, niestety Sosnowiec. Nie, tylko nie to, tylko nie Sosnowiec. Sosnowiec. Różny zabór rosyjski. Przejechaliśmy przez starą granicę austriacko-rosyjską. Na Białej Przemyśle. Jak się dotarł, przejechać. Ja nie chcę być w Sosnowcu. Ja muszę pitać z tego Sosnowca. Teoretycznie powinno da się przejechać. No to może będziemy tutaj na czarnym fajna. Ale wiecie, bo to jest Sosnowiec, kurde. Wjechałem do takiego jednego miasta, do Sosnowca, ale jak to go dają, niepotrzebne skreślić. I to na czerwono. No powiem wam, tak fajnie to nawet wygląda. Tam była Austria. To jest Białoprzemsza. Pusto woda leci. A tu już jest niestety Sosnowiec. A więc ja jest w dobnej kongresówce. I w zaborze rosyjskim. Ja je w Rosji po prostu. Władimira Putina. Wjechałeś do Rosji. Rosja! A więc sumny na terenie Rosji, Carstwa Rosyjskiego konkretnie. W zasadzie to jest granica Carstwa Rosyjskiego i Jeronie, czyli granica Kiełowskiej i dawnej Austrii. Tu pogranicznych tutaj raczej bym się nie spodziewał, bo one ponoć były drewniane. Ale może kiedyś jakaś eksploracja się tu wreszcie. Powiem wam, że przejechać tutaj na rowerze nie lada wyczyn. Ale to wiecie, to są. Te
jest może na 1,5 metra prześwit. No i piosek. Ale jest szlak świętego Jakuba. Widzicie, to są już tereny starych maczek. Trafiłeś na jakieś groby. Krzysztof Gawroński. Urodzony 12 stycznia 1971. Zmarł 20 lutego 2021. Sygnał w mój Geburstag. Chyba już docieram. Tak, do Kiesza już docieram. No i mamy Kesza przy piernikarce, niestety wpisać się nie wpiszę, bo nie ma jak za bardzo. Nie wiem, czy to widzicie. Bardzo fajna rzecz, mamy Kesza. To jest ta piernikarka opuszczona. Tak wygląda, jakby tu ktoś chodził. Ale stęknięło. Zobaczcie. To są lata 70. i 80. z tego co wiem, jak ta miejscowość została opuszczona. Przede wszystkim z tego powodu, że ciężko tutaj dojechać. To jest jedyna droga, która tutaj prowadzi. I naprawdę jest to koniec świata, totalne odludzie. Ale zaś z drugiej strony, jakby tą drogę tutaj poprawić, to jeżeli ci ludzie, którzy tutaj mieszkali, nadal są właścicielami tych budynków, to ja by tu miał pomysł na jakiś biznes, jak to się godzi. Bo moim zdaniem tereny bardzo fajne i godne jakiegoś zagospodarowania. Mnie tu jako żmija nie ugarła. Pierwsza znaleziono. Więc o to mi chodziło. Słuchajcie, ciężko się bywa w takich miejscach, kaj. Kiedyś ludzie żyli, kiedyś to życie tutaj tęskniło. Widać, że tu drogą dali jeździ dużo rowerzystów, ale naprawdę żal dupę ściska, jak coś takiego widzę. I opuszczone to wszystko, chałupy, tutaj widać stare chałupy. Czemu piernikarka? No bo ponoć kiedyś tutaj wypiekali pierniki. Ponoć, że tu jakiś coś, że tu słyszał o jak jednej z tych chałup, ale żadnej przygód tego tu. Jeszcze jakby jakaś drożka była. Przejdę się tu trochę. Słuchajcie, bo mnie to piernisko interesuje. Żadny przygód tu był. I dzięki niemu, że się o tej piernikarce dowiedział. Zobaczcie. Jeszcze taka studnia. O, nawet tu ktoś o tym przyjechał. Muszę się cofnąć. Pan na stronę Maszków może jedzie?
Ja stamtąd jadę. Cały czas jest, prosto. Droga jest okej, taka do przejazdu? No taka jak tutaj. Wiecie, natknąłeś się tutaj na jakieś dziwne miejsce. Tam są jakieś skuty. Tam jest krzepa kempingowo. Ta dziwna sprawa jest tutaj wykoszona. Dobra, jak widzicie, tutaj mam już plecak stary. Są z mnie przygód na gali. On tutaj jeszcze odnalazł słupy. Aha, to jest to miejsce, tak. Ale to tu jest wszystko zastraszona krowa. Tam już jest Białoprzemysza. O, mnie tutaj widać. Dobra. Miałby być tutaj. Dobra, nie cisnę się tam. Ja natomiast tutaj wręcz w środkowej scenerii słonecznej będę się z wami żegnał. Mam nadzieję, że ten materiał się wam podobał. No ja się jeszcze nie żegnam z nikim. Aczkolwiek jeszcze trochę zdziwiony czymś takim. Żadny przygód zaszedł nad Białoprzemyszem. Swoją drogą, to jeżeli ktoś by tutaj był, to trzeba jest świeżo skoszone. To by mnie pewnie już tutaj przegonił. Powiem wam tak, że jeśli chodzi o tą piernikarkę, no to ja już tu jestem prawie godzinę i no trochę żal, że coś takiego jest opuszczone. Był tu rządny przygód, obejrzałem sobie jeszcze raz jego film, co żeście pewnie słyszeli. On tutaj nocował. Ale generalnie rzecz biorąc, do tego obiektu tutaj ktoś przyjeżdżał jeszcze, bo tam było widać ślady aut. Zresztą tutaj wygląda, że z tej strony jest stodoła, ale nie jest on jakoś tak specjalnie zaniedbany i myślę, że takie letnisko szłoby tu zrobić. Kurde, ale ten piosek na tej drodze jest ciepły. Jeśli chodzi o ten budynek, no to obejście sobie film rządnego przygód. Mieszkał tu niejaki pan Włodzimierz, który był takim znachorym, zajmował się masażem leczniczym, leczył ziołami. Generalnie rzecz biorąc, wywiad z nim był ponad nawet przeprowadzony. No, fascynująca historia pana Włodzimierza. Niestety pan Włodzimierz już nie żyje. Także oglądnijcie rządnego przygód. On to tu dość fajnie opowiedział. Ja nie idę do rzeki, ale idę kawałek dali, tam jeszcze jest jeden obiekt i będę się żegnać z tą osadą. Fascynujące miejsce. A czasami warto oglądać takie filmy z urbexów, chociaż oni nie podają lokalizacji opuszczonych obiektów, ale ja to zlokalizował. Udało mi się i o, mamy następny. Ten jest bardzo dobrze zachowany. Słuchajcie, do żadnego rządnych przygód nie wchodził. Ja też nie będę, ten jest murowany. Rewelacja. Proszę, kiedyś tutaj życie tętniło, ale jest sowa wysieczona. Więc prawdopodobnie nadal
coś tutaj urzęduje. Widzicie? Została wykoszona. Nie wyglądasz na to, że to faktycznie jest opuszczone. No, ale niezła sprawa. Ale nie wygląda źle. To tak wygląda, jakby ktoś mieszkał, ktoś poszedł i nie wiem. Słuchajcie, no generalnie rzecz biorąc, historia z tym miejscem jest taka, że nie ma tu ani wodociągu, nie ma ani strumu, nie ma niczego, a ten pan Włodzimierz żył mając baterię, nie? A ogrzewał się robiąc po prostu drzewo w lesie. Oglądnijcie żadnego przygód, on wam to bardziej opowie niż ja. Nie wiem, czy to jest to miejsce, ale krążą tutaj takie pogawędki, że tutaj kiedyś wypiekano te pierniki. Jest takie podwyższenie. To jest takie podwyższenie. Dlatego też nie mam pojęcia. Gnój tutaj jest, czyli ciekawa sprawa. No cóż. Może faktycznie gdzieś dotrę. Zresztą Garmin mi tutaj pokazuje, że ja tu mam jechać nawet. Jest Białoprzemsza obok nas. Tak, są skupy. Ciekawa sprawa. Coś tam chodzi. Białoprzemsza. Kopruchy nie żarą. Tak, jest Białoprzemsza. Urzesz w mordę. Widzicie, znalazłeś miejsce. Tutaj są wbite, trzeba dać pozór na żmiję, tutaj są wbite takie pale, o których godał żądny przygód. Tutaj była właśnie granica austriacko-rosyjska, odbywać się pod nogi. Dopiero Francja nie była, ale malownicza to tu jest. Tak, i tam są te pale właśnie, czyli tu był most. To jest Białoprzemsza, głęboko widać. Nieźle. Austria, a ja już je po stronie Rosji. Super. Fajne tereny na rajza, zwłaszcza w taki upał, z docienia. Ale też dużo pająków i innych rzeczy. Chociaż ja się pająków nie boję, bo to idiota się boi pająków. Pająk nic nie zrobi. Jedynie uszedłem. A zresztą ja jestem. Bardziej się boję takiej pani zygzakowatej, których niestety jest dużo. Już takie tereny piaszczyste, zresztą niedaleko jest pustynia błędowska. Ja już tam kiedyś był w Olkuszu, w Kluczach. 8 roku temu, żeś tam był. Padałoby to powtórzyć. Ale w tym roku nie mam urlopu, więc raczej będzie ciężko. Trzeba będzie w przyszłym roku coś zaplanować, ale pewnie jak ja zaplanuję, to i tak nic z tego nie wyjdzie. Moim drogą to już opuszczone tereny rosyjskie chyba. Nie wiem dokładnie, jak tutaj ta granica przebiegała. Wiem, że na Białej Przemszy, ale niedaleko jest też do rzeka Stoła.
co tu się stało z tym mostem. Jak wiele przemysłu. Ale tutaj taki drewniany mostek. Przemszadiowo. Fajny teren. Można by nogi zamoczyć, nie? Muszę swoją zawsze z siebie zrobić. Piosek. Naprawdę spoko. Dobrze, nie tylko jod taki. Na takie pomysły wpadł. O, ale tu będzie głęboko. Ale woda czyściutko, powiem wam. Kryształ. Jak fajnie. Nie zapadłem się nawet za bardzo. Ale powiem wam, lodowa to woda. Most na Zacherski. Co wam powiem. Oczywiście musieli tu ściepać jakieś wioty. Powiem wam tak, że może na spływ kajakowy to by się to tu może nadawało. O, tu wciąga. Wciąga. Ale fajnie. To jest zaleta właśnie tych sandałów. Można sobie być. Połazić. No, super to tu wygląda. To coś jest. O! Dziura. Chyba patrz pod nią. Widzę. No, jeśli chodzi o teren, to robi się naprawdę ciekawie. Coś kopią, są piosek, słuchajcie. Nie da się ukryć, ciężko się jedzie. Piaszczyste tereny. Ale pustynia błędowska niedaleko, więc... Co tu dużo kryć? Się czuję, jakbym nad Bałtykiem. Dobra, tam nie było. Proszę. Ostatni raz w 2012 roku. To jest zresztą na kanale udokumentowane. Ja stwierdziłem, co tu się wydarzyło. Ale to jest rozrywka. Jak tym rowery tu jeżdżę. Tutaj też niedaleko znajduje się dolina rzeki Sztoły. No, z tą rzeką Sztołą to też jest ciekawa historia, mianowicie ta rzeka po prostu zanikła. Zanikła już na skutek działalności człowieka. Polecam poczytać się trochę o tej rzece. To jest naprawdę smutna informacja. Rzeka była. Na skutek działalności kopalni piasku, kopalni Pomorzany, po prostu zanikła. Zrobił się lej, woda się tam wlała, no i rzeka wsiąkła i nie płynie już dalej. No, zresztą widzicie, jakie są tereny, same pioski, nie? To jest najbardziej zapiaszczony region w Polsce. Swoją drogą, jeśli mowa o kopalni piasku, no to właśnie my tutaj wyjechali. Tak, no to tutaj mamy właśnie wyschnięte koryto rzeki Sztoły. Nieistniejącej już rzeki doprowadziło to do jej wyschnięcia. Smutna historia, ale no niestety prawdziwa. Bushcraftowy też o tym gadał na swoim kanale. O rzece Sztoła. Tyle z niej.
został tylko wyschnięte koryto i nic więcej. Powiem wam jedną rzecz, że tutaj widzicie są borowiny, są borówki. Nie mnano. Mało, bo mało, ale zawsze coś. Można se trochę pojeść. To jakie dupne mrowisko. Wow, mrówek, miliony mrówców. Idę stąd, bo nie obejdą. Widzicie, tu nawet był jas na tej rzece. Sztoła. I co? I dupa. I rzeki nie ma. No wielko szkoda. Tutaj doskonale widzicie to tutaj jak płynęła rzeka Sztoła. O, jaki meander tutaj robiła, tutaj to. Niestety poniki to wspomnienia zostały i kesze, które tutaj znajduje. O, no, miasto monitorowane. Ale my kręcimy w prawo. Przejazd kolejowy i piję przejazd. Ścisnę lepiej łódź Siabini, tam będzie jakaś sztajka dosyć dużo. Ale domy radę. To jest linia Katowice-Kraków. Boże w mordę, co tam się w prawo odwaliło. Ależ tu jest miejscowa, szkoda, że tego nie widzicie. I to jest pomysłowo wsuszka na rower. Wjechałem na teren Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Nie wiem, co to za miejscowość. Bukowno żeś minął, a tu kompletnie nie wiem, co to za miejsce. Pewnie już do Trzebini doszło. Ale tu jest petarda. Będzie teraz sztajka największa na całej rajdzie. Ale stare Bukowno też pisze. Jakie parkingi, nic innego jak widok industrialny, elektrownia Siersza tutaj koło Trzebini, chłodnie kominowe, transformatory rozmaite, no syczy tutaj runie, czy tu jest walinie. No to wszemi wobec, witamy w Trzebini. Pomału będziemy kończyć. Ja tak o 9 wyjechać. Już stąd wyjdę, oczywiście moje auto tam jeszcze stoi. Ale i tak raj za zarąbisko dzisiaj. Świadczą, że jesteś już szanowie, a więc rajda ma się ku końcowi. A po prawej stronie jest właśnie sztreka Trzebinia ze Rudowice. Wygląda na to, że mamy już ostatniego kesza. Tych keszy dzisiaj było dosyć sporo i nie były łatwe, ale ważne, że kolejne kesze wpadają. No to zbliżamy się już do finału, do końca, do finiszu, do mety.
respekt szanów i też do szanów. Ścieżka rowerowa mi pokazuje pytanie, czy jadę rowerem do chałupy, czy auto jeszcze tam stoi. A jak stoi, to w jakimś tam. No to kończymy. Na wojnie. Inne auta już znikły. No tam auto jest. No i dotarłeś. Było fajnie. Auto stoi. Chyba całe.